Witajcie ze sklepu Joann. Tutaj zaczynałam swoją opowieść o Stanach Zjednoczonych i o tkaninach. I tutaj również pewnie skończę tę opowieść, ponieważ nasz pobyt dobiega końca. Już za dwa dni, bo dzisiaj jest sobota, za dwa dni wracam do Polski, do kraju. Na początek, co znalazłam ciekawego? Otóż znalazłam nawet nie wiem jaka to jest firma, Omnigrid firma, tak? Znalazłam taki zeszycik i czary mary, popatrzcie. Ta-dam! Z jednej strony można sobie kroić, przycinać kawałeczki, a z drugiej strony prasować. Taki podróżny zestawik, bardzo fajna rzecz. A ja się znajduję tutaj dlatego, ponieważ jak większość z Was śledzi facebookową stronę Silesian Quilt, to wiecie, że dwa dni temu, no niestety moja podróż zahaczyła o szpital. I tutaj w tym sklepie właśnie leczę się po tych przypadłościach sercowych. I a propos szpitala, chciałabym Wam opowiedzieć, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, co mnie się przydarzyło. Otóż, będąc u Victorii w Colorado Springs, Colorado jest na wysokości Kasprowego Wierchu, o czym w zasadzie no, nie miałam pojęcia, bo jechaliśmy, była prosta droga, tak nam się wydawało, zresztą w nocy dojechaliśmy tam. I z tarasu widać było szczyty, więc pomyśleliśmy, że w zasadzie tak wysoko nie jest. Okazało się, że moje serce niestety tej wysokości Kasprowego, czyli ponad 2000 metrów nad poziomem morza, nie wytrzymało w czwartym dniu. I zasłabłam i musiałam jechać do szpitala. Victoria mnie zawiozła i wygląda to tak. Od początku, jeżeli czegoś nie będę pamiętać, to tutaj mój pomocnik operator mi będzie przypominał, bo tak jak wspomniałam, film mi się urwał, nie pamiętam wszystkiego. Zaraz po wyjściu z samochodu, ponieważ nie wzywaliśmy karetki, podstawiono wózek, ale nie inwalidzki, taki po prostu wózek do przewożenia pacjentów, którzy się źle czują. Wózek był wyposażony w różne akcesoria, żeby powiesić czy tlen, czy jakąś kroplówkę. I momentalnie przywieziono mnie do izby przyjęć. Izba przyjęć, taki malusieńki pokoik, od razu pobrano mi krew. Pani strzyknęła mi jakimś pistoletem do ucha. Na moje pytanie, co to jest, usłyszałam, że zmierzyła mi temperaturę po prostu w setnych sekundach. Nie wiem, jak oni to robią. I pobrano mi krew, ocucono mnie jakoś tam i kazano czekać. Ale jeszcze... Słucham? EKG. Aha, EKG zrobiono, właśnie EKG. I o tym EKG jeszcze powiem, ponieważ tak, ja oczywiście wiedziałam, że mi to EKG będą robić, więc bieliznę profilaktycznie zostawiłam w domu, żeby już się tam nie kłopotać z tym wszystkim. Wzięłam rozpinaną koszulę. No ja moją przypadłość mam od urodzenia, a walczę z nią wiele dziesiątków lat, więc już wiem, jak tam mniej więcej procedura wygląda. Otóż muszę Wam powiedzieć, że jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłam, jak... Przerobiłam różne szpitale, kliniki i pogotowia ratunkowe. Pani rozpięła mi bluzkę i przypięła elektrody w ten sposób, że ani raz nie obnażyła mi ani jednej piersi. Po prostu zrobiła to tak dyskretnie, tak delikatnie, że to był pierwszy szok. Później jak stwierdzono, że mogę chwileczkę poczekać, poczekałam dosłownie może z 10 minut. I zawieziono mnie do takiego pokoju, gdzie przyszedł lekarz. Oczywiście znowu się zdziwiłam, ponieważ myślałam, że te koszulki, które widzicie na tych różnych serialach teraz amerykańskich, czy Ostry Dyżur, czy nie wiem, Dr. House bodajże, ja tego nie oglądam, ale wiem, że coś takiego istnieje. Wszyscy pacjenci są w tych koszulach takich, które są zaszurowywane na plecach. Otóż czekała leżanka przebrana czysto, koszula wyprasowana flanelowa, właśnie taka, i poproszono, żebym się w nią ubrała. Ubrałam tą koszulę, zostawiono nas, a na początek jeszcze, przyjechałam do tego szpitala z mężem i z Wiktorią, z tą przyjaciółką moją. I oczywiście te dwie osoby, które były ze mną, dostały takie, nawet mam tutaj, miałam to wcześniej nagrać, ale dlatego to noszę, takie dwa papierki z numerem pokoju, z nazwiskiem, z wyrazem wizytor i przylepione, mieli to na odzieniu wierzchnim i mogli wszędzie ze mną iść. Po prostu cały czas asystowano mi, moje bliskie mi osoby były przy mnie.
I tak, pan doktor poczekał, że się przebiorę i przyszedł i zaczął mnie badać. Oczywiście też bardzo dyskretnie, stetoskopem przez tą flanelową koszulę. Po prostu zupełnie się nie obnażałam się ani jeden raz. To jest po prostu dla mnie ciężki szok. Po czym powiedział, że no niestety muszę zostać. Byłam oczywiście podłączona do aparatury, do EKG. I powiedziano mi, że muszę tutaj zostać co najmniej 2 godziny, ponieważ mój stan był taki, że muszą mi porobić wszystkie badania, łącznie z prześwietleniem płuc, ponieważ podejrzewają, że mam skrzepy w płucach. Mój stan zdrowia w ogóle chyba nie pozwalał na taki długi lot, o czym też nie wiedziałam. No i cóż, dostałam pilota do łóżka, do telewizora. Oczywiście mój mąż z Wiktorią byli ze mną cały czas. Kawa, herbata. Kawa, herbata była dla wszystkich. Ja nie mogłam niestety, bo nie mogłam przez ten czas, jak robiono badania, nie mogłam spożywać żadnych płynów, o jedzeniu nie wspomnę. Ale ci, którzy zostają, ci bliskie osoby, które zostają z pacjentem, mają dostęp do wszystkiego. Oczywiście mój mąż z Wiktorią pojechali ze mną na wózku, na tym samym wózku. Nikt mnie nie przekładał na inny wózek czy na leżankę. Na łóżku, tak. Na łóżku zawieziono mnie na to prześwietlenie płuc. To prześwietlenie płuc było również w tej koszuli. Ja nigdzie się nie rozbierałam. Po prostu dla mnie jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo miłe, chociaż szpital nie należy do miłych przybytków, prawda? Kocyk. I po tym prześwietleniu było mi strasznie zimno, bo w ogóle no, jakoś tak wychłodziłam się przez tą mdlę, nie wiem. Pani przykryła mnie, jeden koc oczywiście dostałam przy tej koszulce, tam w tym pokoju moim, w tej czwórce, dostałam kocyk do przykrycia razem z koszulką flanelową. Natomiast jak pani zobaczyła, że jest mi tak strasznie zimno, przyniosła mi koc podgrzany, po prostu flanelowy koc, prosto z, pod, nie wiem, no, z jakiejś maszyny takiej, która grzeje. I zrobiło mi się tak naprawdę bardzo przyjemnie. Lekarz oczywiście zrobił ze mną wywiad, przyjechaliśmy do tego mojego pokoju, zrobił ze mną wywiad i żeby nie było żadnych niedomówień, bo ja mówiłam, że nie znam dobrze języka angielskiego, przyniósł tak zwaną błękitną linię, czyli niebieski telefon z 2 słuchawkami, zadzwonił do tłumacza i ja miałam 1 słuchawkę, lekarz 2 i tłumacz całą rozmowę tłumaczył w 2 strony. Także to rzeczywiście jest świetna sprawa i w tym momencie już naprawdę osoby, które mają przypadłości zdrowotne, mogą się nie stresować, że coś będzie nie tak, że ktoś nie zrozumie, bo naprawdę ta opieka jest na najwyższym poziomie. Nadmieniam tylko, że to był państwowy szpital, to nie była żadna klinika prywatna. Aczkolwiek rachunek i tak dostanę w postaci kilku tysięcy dolarów na pewno. Pamiętajcie o ubezpieczeniu. Ale pamiętajcie o ubezpieczeniu. Ja oczywiście się ubezpieczyłam na taką podróż i to jest taki sztandarowy punkt, jeden z pierwszych, właściwie pierwszy punkt, gdziekolwiek wyjeżdżam. Ale jeszcze wracając do tej sytuacji. Po tym skończonym wywiadzie, właściwie to cały czas ktoś przychodził i coś ode mnie chciał. To znaczy tak, jedna pani przyszła, żeby się zapytać, jak się czuje. Druga pani przyszła, żeby mnie zawieźć do tego rentgena. Trzeci pan pielęgniarz ze mną przeprowadził wywiad. Pan doktor mnie zbadał tarczycę, oczywiście osłuchał, opukał, nogi posprawdzał, bo też miałam spuchnięte. I tak, na koniec przyszła pani i okazało się, że jednak nie zostanę na noc i bardzo się ucieszyłam, no ale zalecenia, oczywiście tabletki jakieś tam mi poprzepisywali, jakieś leki. Do czego zmierzam? Przez te 2,5 godziny czy 3 godziny, jak byłam w tym szpitalu, 8 osób koło mnie skakało, biegało i jeszcze przepraszali, że oni przepraszają, że to tak długo wszystko trwa. Powiem szczerze, że brakowało mi słów, bo nie spotkałam się z tym w żadnym polskim szpitalu, ani w klinice, bo takie też odwiedzałam bardzo często swego czasu. I no, naprawdę tutaj ta opieka zdrowotna jest na bardzo wysokim poziomie. Muszę wam powiedzieć, że na koniec zostawiono nas. Pan doktor powiedział, że już mogę sobie iść do domu, że mój stan jest na tyle dobry i stabilny, że mogę opuścić ten pokój, ten szpital.
Zalecenia oczywiście mi dał, co mam robić i gdzie się udać później, gdyby nie daj Boże coś. Ale jeszcze mi umknęła jedna rzecz, może operator mi przypomni, co tam było takiego ciekawego. Było coś jeszcze w tym szpitalu takiego ciekawego, co miałam Wam powiedzieć, no ale trudno, zapomniałam. W każdym razie tak, szpitale są na dobrym poziomie. Oczywiście wiem, że są dzielnice ubogie, czy wręcz takie szemrane, gdzie ta opieka jest naprawdę zupełnie inna. Natomiast tutaj w Colorado Springs, gdzie ja byłam, ta opieka jest naprawdę bardzo dobra. Szpital jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia. Aha, zbadano mi krew i muszę Wam powiedzieć, że ja nie miałam pojęcia, że moja krew ma tyle składników. Oczywiście wiadomo, że cukier, glukoza, cholesterol, krwinki białe, czerwone i tak dalej, ale takie różne inne, dziwne rzeczy tam wyczytałam. I jeszcze jedno, oczywiście pani przyszła któraś z kolei, poprosiła o mail, stworzyła mi konto, założyła hasło, to też było przez tłumacza, żeby było wszystko jasne. Oczywiście tłumacz cały czas, pierwszy co to mówił, że to jest rozmowa poufna, że nikt się o tych moich danych i o tym, co mówię, nie dowie. Założyła mi konto i wyobraźcie sobie, że ja mam dostęp do całej historii choroby w telefonie, czy na urządzeniu przenośnym, czy w komputerze. Już jestem notowana w Stanach Zjednoczonych. Cokolwiek by mi się stało, podaję tylko swój numer i oni w każdym jednym szpitalu czy na pogotowiu po prostu mają całą moją historię choroby, więc ja już nie muszę tego wszystkiego znowu opowiadać. Dobrze, no to może na tyle tego mojego gadania. Chciałam się podzielić z Wami tą informacją, dlatego że wiem, że to jest dosyć istotne. Oczywiście młodzi ludzie wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i nie biorą pod uwagę, że coś się może wydarzyć, ale jest też bardzo dużo osób w moim wieku, troszkę młodszych czy troszkę starszych, którzy też z taką dozą niepewności może odkładają ten wyjazd. Ja również odkładałam wiele dziesiątków lat wyjazd do Stanów Zjednoczonych, właśnie też ze względu na stan zdrowia, bo się bałam, po prostu się bałam, nie wiedziałam, a jak mi się coś stanie, co ja zrobię. Natomiast muszę Was uspokoić, rzeczywiście w dużych miastach, czy nawet na wsiach, są helikoptery, dojeżdżają, dolatują. Tutaj są wielkie tereny, wielkie pustkowia, ci ludzie żyją i naprawdę są bezpieczni. Także tutaj możecie się naprawdę nie obawiać i przyjeżdżać, przylatywać do Stanów Zjednoczonych, bo to według mojej obiektywnej, nie, subiektywnej oceny, ale myślę, że też obiektywnej, jest, można się tutaj czuć naprawdę bezpiecznie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Dobrze, to tyle. Fajne to. To tak na koniec. I co? Może jeszcze jakiś film nagramy. Moment, bo mi tutaj coś... Podziękować. Dziękuję Wam za to, że śledziliście Silesian Quit. To była naprawdę dla nas niesamowita sprawa. Wprawdzie przez większą część tego pobytu byliśmy w pracy. No to zmęczenie też pewnie dało znać w ten sposób, że tak się podziało. Ale bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za to, że zaglądaliście na fanpage na Facebooku Silesian Quit, zaglądaliście na YouTube, na profil Silesian Quilt. Ja zapraszam Was do siebie na moje profile, bo po przylocie do Polski też będzie się działo. To na razie tyle. Pozdrawiam Was z Joanne z amerykańskiego fajnego sklepu z tkaninami i do zobaczenia wkrótce. Pa!